Dobra. Nie. Rozmawiamy o rondzie z jednym pasem ruchu. Porozmawiamy najpierw o zasadach ogólnych, jakie panują na, na tym skrzyżowaniu. Yy, muszę to powiedzieć, że w przepisach ruchu drogowego, w polskich przepisach, nie ma opisu rond, jak należy zachowywać się na skrzyżowaniach z ruchem okrężnym. Nikt tego nie dotknął, nikt tego nie opisał. I myśli Pan, że nie... stąd te problemy wszystkie? Oczywiście. Jest tylko artykuł 22, który mówi nam, o skrzyżowaniu. Że na skrzyżowaniu, jeżeli jedziemy w prawo, to z prawej krawędzi, jeżeli w lewo, to z lewej krawędzi, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko my próbujemy wtłoczyć w rondo w skrzyżowaniu z ruchem okrężnym i próbujemy z tego jakoś wybrnąć, żeby to miało ręce i nogi. I jeżeli ja przedstawiam komukolwiek swoją propozycję, jak należy jechać na przykład na rondzie z dwoma pasami ruchu, to. Ktoś, kto ma pojęcie o przepisach ruchu drogowego, mówi do mnie, a to nieprawda, bo jak się wyjeżdża z ronda, to się wyjeżdża w prawo i trzeba wyjeżdżać z prawej krawędzi, czyli nie można z dwóch pasów, tylko z jednego z prawego. Więc dla mnie jest to bzdura, bo wtedy ten drugi pas do niczego by nie służył generalnie. Ale tak czy tak, panie Tomku, to jest pana interpretacja. Tak, to jest moja interpretacja, ale zauważcie, ale logiczna, państwo, ja logiczna, właśnie o to chodzi. Jest logiczna. Moim zdaniem, jest logiczna, jeżeli ktoś podważy logikę tego skrzyżowania z ruchem okrężnym, gdzie są dwa pasy ruchu i rozrysowane moje te autka i strzałeczki, to ja chętnie samą porozmawiam, bo może faktycznie się mylę, może czegoś nie widzę. Wróćmy, do, wróćmy do, do skrzywania z ruchem okrężnym. Po pierwsze, na skrzyżowanie z ruchem okrężnym wjeżdżamy bez kierunkowskazu, nie włączamy żadnego kierunkowskazu. Chyba, że wyjeżdżamy pierwszy wyjazd w prawo, tak jak pojazd numer 3 tutaj w tym przypadku, to włącza od razu kierunkowskaz, żeby pojazd numer 5, który chce wjechać w rondo, wiedział, że on przed nim nie będzie jechał, że wyjedzie z ronda, nie będzie mu przeszkadzał. Teraz, jeżeli pojazd na przykład numer 1 wjechał na rondo, bez kierunkowskazu i chcę wyjechać z tego ronda, to w którym momencie powinien włączyć kierunkowskaz? Tak, żeby nie wprowadzić nikogo w błąd. Najlepszym momentem jest moment, gdzie dojedzie się do wysepki, która poprzedza mój wyjazd. Wtedy na początku tej wysepki włączam kierunkowskaz, tak jak w naszym przypadku Czyli to pojazd numer 4. to dużo czasu jest, prawda? Tak, tak. Pojazd numer 4 włącza kierunkowskaz i pokazuje, będę wyjeżdżał z ronda. Więc jeżeli... Przyjechał inny pojazd, który chce wjechać na rondo, widzi dokładnie, gdzie on będzie wyjeżdżał, że może na przykład w to rondo wjechać. To omówiliśmy rondo z jednym pasem ruchu. Teraz prosimy o, drugie, o drugi rysunek na Czyli, naszym kanale. Ja tylko dodam, że nie, na naszym proszę. kanale na YouTube można oglądać się te rysunki. Wszystkie udostępnimy na naszym fanpageu na Facebooku, więc proszę się nie niepokoić. Tak, włącznie z opisami, prawda? Bo tak. nawet chyba nie wiem, tu u nas nie widać, ale to opis chyba jest do tego jest na opis, górze, jest prawda? Oczywiście. Dobrze. Teraz y, omówimy sobie RONDO, czyli skrzyżowanie z ruchem okrężnym, które ma dwa pasy ruchu. Więc ja twierdzę, że tak jest najlogiczniej, najbezpieczniej, gdyby wszyscy tak jeździli, nie byłoby żadnych kolizji na takim skrzyżowaniu. Jeżeli mamy dwa pasy ruchu, to z pasa prawego, czyli zewnętrznego, możemy jechać tylko w prawo lub prosto. Z pasa wewnętrznego, czyli lewego, możemy jechać tylko prosto, w lewo lub zawrócić. Mhm. Gdybyśmy tak się zastosowali do tego, jak ja pokazuję na rysunku i pokazując strzałeczki, nie ma punktów kolizyjnych z autami. Jeżeli jedziemy, załóżmy, w lewo, na takim skrzyżowaniu z ruchem okrężnym, z dwoma pasami ruchu, zajmujemy lewy pas ruchu, wjeżdżamy na lewy pas ruchu, na wewnętrzny, na rondzie, Potem na początku wysepki, która poprzedza nasz wyjazd, zmieniamy pas ruchu, czyli na początku wysepki włączamy prawy kierunkowskaz, zmieniamy pas ruchu i wyjeżdżamy prawym. Co nie jest obowiązkiem. Możemy równie dobrze wyjechać pasem wewnętrznym. Czyli tylko troszeczkę później należałoby włączyć kierunkowskaz i wyjechać pasem wewnętrznym. Ale będziemy musieli bacznie obserwować, co się dzieje na pasie ha, zewnętrznym. Właśnie, czy ktoś tego ronda nie objeżdża pasem zewnętrznym. Czyli ja wbrew nie... pana sugestiom. Wbrew, wbrew moim sugestiom. Ja nie mówię, że wbrew przepisom ruchu drogowego. Wbrew moim sugestią. Tak. ale czy pan widział, jak ja podążałam tak, za pana myślą? Tak, widziałem, myszką, tak, A, widziałem. O, podążałam. Bardzo ładnie Dlaczego... pani podążała. Ale myślę, że to jest, to jest logiczne, to co pokazałem na rysunkach. No i gdyby się wszyscy do tego stosowali, to byłoby na pewno bezpieczniej na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym. Dobrze. I przechodzimy teraz do rysunku trzeciego. Którego rysunku? No taki jeszcze, pan. No ale... Mojego trzeciego? Panie Tomaszu, no przecież wysłał pan jeszcze z tablicami informacyjnymi. Mareczku, czy możemy a, cię prosić? A rondo nasze, rondo ulubione, ja na Pawła jak... II, no tak? Oczywiście. To wysłałem. tak. O, proszę, jak pięknie wkomponowana. A, a. To, dobrze, no to, no to już Omówmy. mówię, no to już mówię. Więc zgodnie z tym, co pokazałem, co mówiłem na wcześniejszym rysunku, jeżeli jedziemy w lewo na skrzyżowaniu, czyli coś, co jest po lewej stronie naszego ronda, rondo przecinamy na pół, bo ten rysunek obrazuje nam rondo Jana Pawła II, czyli wyjazd na Szpital Lublin, Radom lub można zawrócić mhm. z powrotem do centrum. Jeżeli byśmy jechali zgodnie z tymi strzałkami, które narysowałem wcześniej, więc wszystko, co mamy po lewej stronie tego ronda, czyli wyjazd na Radom, i zawracanie do centrum Robilibyśmy z pasa wewnętrznego, z pasa lewego I ten pas potem zmieniamy Na odpowiedniej wyspie, albo go nie zmieniamy A wszystko co robimy Jedziemy w prawo, robimy z pasa Zewnętrznego, czyli Szpital i Lublin, jedziemy pasem zewnętrznym. Przepraszam. Bardzo ładnie. Ja nie, ja nie z tego, co pan mówi, tylko z tego, co pan Łukasz napisał. Pani mąż to ma ciężkie życie, pani Bernadetta. <grym> Mam wrażenie, że szuka pani specjalnych takich pytań tylko po to, żeby mąż nie znał odpowiedzi. Panie Łukaszu, proszę go nie żałować. On wobec mnie robi dokładnie to samo. <grym> to jest idealny układ, zapewniam pana. Tak.